bo przyszły wyniki. Wiedziałem. Wyszło, zrobili próbę na 16 batonach i wyszło w każdym, że fatu na baton nie jest 5,9, jak on na opakowaniu to poprawi. Ty, a to stanier zewna? Ty z tytanu masz? Te deksterki? Nie, nie, tylko karbonowe, wiesz. A zobacz tytanówki. Za 2,200. Ile? Dexter będzie w mainstreamie, ta firma, ta marka będzie w mainstreamie, ludzie będą, Leonardo DiCaprio, ktoś tam. Bez bejda jest, że mamy najcięższy handel. Jesteśmy tutaj zebrani, żeby coś powiedzieć o smaku nowym, bo wjechał na magazyn już parę dni temu do nas i nie nagraliśmy nic. Ja po odcinku wypiłem już swoją puszkę, nie będę udawał, że teraz testujemy pierwszy raz. Więc zobaczcie, co chcę powiedzieć o nowym smaku. No mi bardzo smakuje i teraz myślę, że jak piłem do tej pory tylko brzoskwinie po tym, jak była premiera brzoskwini, wcześniej to był Tropik. Brzoskwinia i teraz będę, im cieplej jest, tym coraz bardziej chce mi się pić to. No zajebiście wyszedł moim zdaniem. No dla mnie to jest taki smaczek drugi treningowy, bo mam taki podział, że mam treningowe i to jest classic grape, a mam też takie, które piję do jedzenia, czyli Tropic Peach Mango. No i fajnie, teraz dużo rzadziej wybieram tego klasyka, zobaczymy po dłuższym czasie. Ja wam coś powiem, jak doszła paleta i było testowanie smaku. My braliśmy zawsze w tym udział, później oklaski, niestety tego nie zrobiliśmy. No. I tam słyszałem, że jakieś były głosy, że jest jakiś nie ten, co powinien być, że ten smak się nie zgadza, ale ja otwieram, cyk, trz. Cyk, trz. I najpierw wącham, wiesz, wszystko, 100% pokrywa się smak i zapach z próbką, więc no. To, co zaakceptowałem, to przyszło, jestem zadowolony. No i od razu napisałem tam Zepikowi, że wszystko jest git. Mhm. Ktoś coś tam przekręca, że jednak się nie zgadza. No ogólnie obstawiałem, że ten smak nie będzie jakiś fenomenalny. A tu cyk, od tygodnia ciągle wlatuje. Smak dobry, ale też ten kolor puszki wjeżdża na psychę, że chce się ten kolorek wziąć. Ale to jest taki prawdziwe winogronko. No taki wiesz, co na działce zawsze rośnie, cyk, zdejmujesz z krzaczka. To jest taki 100%, no. Nie zacukrzone takie winogrono, no, tylko dobrze przełamuje cierpkość, nie? Cierpkość dobrze przełamuje smak. No i wczoraj dwa ojebałem, co tu dodać. No. Nie wiem jak to robimy, że jesteśmy tak zajebiści, że co smak to lepszy, nie wiem naprawdę. No serio, no ale tak troszkę, no ten smak tam przepuściłem. Ale kurwa nie spodziewałem się, że będzie git taki, co nie? I równo na równi z brzoskwinią go aktualnie stawiam. Teraz Tropik na drugim miejscu. Wczoraj patrzę, pan Jarek wraca z pracy i z grape'em. No Jarka dawno. Jarowi pasuje ten smak. Mimo, że patrzę tam do lodówki, wypełniona też brzoskwiniami jest, ale co pan Jarek z grape'em idzie? To nie przypadek, no zajebisty smaczek. A mi się też podoba ta różnica, że jak jest Monster, to po prostu Monster ma mega słodkie, a u nas jest właśnie taki ten smak nie za słodki, jest bardziej naturalny i tyle. No. Mi się to podoba, że my już to wypracowaliśmy przy Tropiku, bo ja miałem coś takiego, że jak przyszedł Tropik, tak testuję i ja zapamiętałem, jak, jeszcze to był, kurczę, to był trzeci smak nasz, w sensie trzeci smakowy Energol. I miałem takie oczekiwania, że miałem te skojarzenia, że Monstera jak piłem, to on był taki mega intensywny, ten zielony. Tak, ale no, podeszło mi to, jak zrozumiałem, że kurczę, fajne jest to, że nasz smak nie jest aż tak słodki, jest bardziej po prostu taki naturalny. Hehe, naturalne są dziki. Serio, w porównaniu do innych smaków Energoli. No. Tak wyszło i to mi pasuje. Jak wyszło, że to pasuje tak. No. No i co? No ale jako, że tutaj jest dzik bajkowy, to oznacza, że jest to taki produkt spożywczy słodki, nie? Smakowity.
Smakowity. I dzisiaj jest już u was w Biedrach. Dzisiaj, jak ten film jest opublikowany. Jak widzicie, że zgrzewka stoi, nie chcę was tak namawiać tutaj na siłę i tak dalej, ale bierzcie całą zgrzewkę, bo jest zajebiste. Kurwa, nie znudzi się. Zgrzewa na miesiąc, nie znudzi się. Akwizytor roku, nie? Kurwa, już mam ochotę otworzyć drugą puszeczkę, ale nie. Przed chwilą wypiłem. Ja też przed chwilą i miałem ten sam dylemat, czy to już, czy odczekać godzinę. Kurwa. Odczekam godzinę chociaż. No ale tak, zalecam ostrożność w dawkowaniu kofeiny ogólnie, no. My wiadomo, jesteśmy przeorani przez tą kofeinę, więc tolerancję mamy wyższą. Panowie i panie, tego się nie spodziewałem. Dextery 48. Czekaj, gdzie to jest? Ty masz na butach, kurwa. 13, US 14, 48, mój rozmiar. Patrzcie, jak to wygląda. Pytanie, gdzie są wiosła i czy były w gratisie? Czy miały firmy, być w gratisie? Zostawiliście w firmie? O kurwa. Żeby dać wam perspektywę. Nie, no bo serio. Dextery 48, patrzcie. Mam 1,85 m, rozpiętość ramion mam 1,90 m, nie wiem, 4, coś takiego. Patrzcie to. Ja pewnie u mnie to nawet więcej niż przed ramię będzie. Co, bolą cię stopy? Ej, będzie więcej niż przed ramię? O, to dobrze widać. Ej, zobacz, czy mam dalej niż przed ramię, jak chcesz. Nie wiem, czy chcę. Dalej. Prawie do... Tułów, to jest tułów przeciętnej dziewczyny. Panowie. Dobra, mierzymy dextery i poczekajcie, dlaczego panowie... Czemu Dexter? Rozmiarówka była. Ale to są specjalistyczne buty? Tak, no to są budowlane buty. Ogólnie Dexter, jedna z lepszych firm. Serio. Poważnie? Serio. To jest bez beki. Serio, taki karpelan. To jest metal, faktycznie. No, serio, ogólnie Dexter. Puść ci się nie wbije przez podeszwę. Plus, chciałbym powiedzieć, że mamy również w firmie wkrętarkę z Dextera. Do remontu mieszkania. A faktycznie, w teczce takiej. Czyli to jest fajna firma, dobra firma, bo wiesz, jak nie jesteś w budowlance i widzisz Dexter, to wiesz, co ja widzę. Kojarzysz DK? Kojarzycie DK? Na hali Banacha firmę? DK podrabiało wszystkie. Pamiętam najbardziej Iversony. Były Reebok Iversony i były DK. A wiecie, od czego to jest skrót? Pozdro Milan, jest to skrót od Debil Krzysiek. Milan miał u nas na podwórku buty DK często, a że był Krzysiek, to Debil Krzysiek, nie? Ale tak się znajdą pewnie osoby, co powiedzą, że wiesz, tak jak w przypadku Maty Karpiówki, coś w stylu, że Kaperlan i tak lepszy, nie? Tak? No myślę, że tak. Ty idealnie. Idealny rozmiar, ale przysięgam, że to ja będą za małe na ciebie. No. Za małe. Mam tak, że nie dam rady w nich biec nawet. Ty, ale ja mam taki odcisk, że ja nie umiem biec teraz też, no, więc... To remis. Remis chuj. Ja mam kurwa z dwa numery za małe, ty. Ja chodzę na kancie z 4-5. Ty jaki masz rozmiar buta w Nike'u? Ej, ale właśnie 4-5. My mieliśmy twoje 4-5. Ja 4-6. 4-6 i właśnie to jest 4-6. Ja no, tak, ale Nike zaniża, nie? Nike zaniża. Serio. Ja mam na przykład w Adidasie 47,5. W Nike'u 4-6, nie? Dexter. Będę pamiętał, że jest Dextera. Ale zobacz, ma 47,5 w Nike'u, a dewrzeć mu 4,8 jest git. No jest git. Ty, ale ogólnie wiecie co? Podoba mi się ten koncept, nie, bo wy się śmiejecie od razu. Ogólnie to są... Czekaj, zawiążę je. Ale no ogólnie ty je tak obstrałeś, a dla mnie z wyglądu one nie wyglądają jakby na budowlankę. Ty, one... Tylko jak takie, nie wiem, dekatlonówki. Trekkingowe. Ty, ale wiesz co mi się podoba bardzo w nich? Mi się podoba ten motyw, że tu jest metal, tu jest nawet metal, tu no. I to jest taka funkcjonalność, tak jak na przykład nasz dzik ma 200 mg kofeiny, ma cię pobudzić, albo masz dużo, dużo masz elektrolitów, vitamin buście, to tutaj masz metal, w codziennym bucie możesz mieć metal, w daily, w swoim daily. Że w za małych mam ten metal. Ale wiesz po co ci ten metal? Więc one są ultra nieelastyczne.
żebyś sobie właśnie na przykład jakieś belki nie wpierdolił. Ja wiem, ale to jest piękna historia, bo tak jak zobaczcie, macie Vansa na przykład i Vans wywodzi się ze skateboardingu, a każdy chodzi w Vansie, niezależnie czy na desce jeździ czy nie. Tak samo Dexter, rozumiesz, przy odpowiednim brandingu oni mogą rozpierdolić. Jeżeli by zatrudnili odpowiednich influencerów i by fajnie to ograli, to ludzie by chcieli mieć w swoich daily butach metal. Tak jak chcą mieć, kurwa, 600 koni w swoich daily autach i chcą mieć sportowe auta daily. Nie? I dlatego robią M-ki, robią RS-y. Ale te buty są lekkie, ty. No zajebiste są, naprawdę. To jest osobny odcinek koputa. W ogóle jakie lekkie, kurwa. Ty Air Force są chyba cięższe. No Air Force są cięższe, kurwa. Ja nie lubię dlatego mój właśnie... Mój kolorek, ty. Jakiś beżyk bardziej. Co ty, ale zobacz jak to tobie pasuje. Że masz metal w swoich daily butach, kurwa. No kurwa, człowieku. No, ty i podchodzi, wiesz, i już po 30, wiesz, jak tacy starzy, nie? O, metalowe? Wiesz. Ty, a przecież co? O, metal? Wczoraj sobie upuściłem ciężar na palce. No. No i kurwa, no blisko było kontuzji. Już w czempionie była kontuzja raz. A tu cyk! Nie ma. Nie, no ja tu widzę ogromny kulturowy, popkulturowy potencjał w tych butach, panowie, kurwa. Spotykamy się, ty jaki masz metal? Ty, a to stal nierdzewna? Ty z tytanu masz? Te deksterki? Nie, tylko karbonowe, wiesz. Karbonówki. A zobacz, tytanówki. Za 2200. O kurwa, ile? 2200. Yeah! Ty, to jest kwestia czasu. Dexter będzie w mainstreamie, ta firma, ta marka będzie w mainstreamie, kurwa, ludzie będą, Leonardo DiCaprio, ktoś tam, będą popierdalać w tytanowych wkładkach. I ogólnie są o połowę tańsze od Forsów. Ile? O połowę tańsze od Forsów. Czyli 250? Nawet taniej, 220. Spokojnie mogłyby 500 kosztować, nie? No, ogólnie no, były... Są człowieku. Ale ogólnie były też fajnym takim designem, nie? Te czarno-czerwone były, takie. No. Ty, jestem w szoku, no. Naprawdę. Te kolorki niby... ale zauważcie, że ta pomarańcz jasna. Nie no, ogólnie to są dwa przeciwstawne kolory, więc w sumie dopasowane dobrze. Fajnie, taki specjalistyczny but na daily. Kurwa. Przejdzie cała firma w deksterkach. Tak, tak samo jak wiesz, w Garminach. Nie w Nike'ach, w deksterkach, kurwa. Właśnie całkiem fajnie, że pójdziemy gdzieś na miasto i nie będzie tak, że każdy ruszy i nie ruszy, wiesz, nie będziemy podnieść, tylko będziemy etapy. I się wysuwa. Bo modu za trudny. Wszyscy szarpali tylko i zero tak gdzieś naprawdę. Gdzieś sekarz magnezja normalna. A tu gdzieś podejdzie. Płynie? Nie, ta taka duża kostka. Ale tu... Idź kurwa od tego, bo do Mariusza wyszło. A ta kostka? A ta kostka nasza? Nie, no, ta kostka. A właśnie, ty parteru nie chcesz robić, a to robisz. A ja widzisz, jak robię tak. Muszę oddychać. Tu chodzi o ciśnienie. Nie mogę wstrzymać powietrza. Tak ci Mariusz mówił, nie? Tak Mariusz mi powiedział, że jak już chcę ćwiczyć, to żebym nie wstrzymywał powietrza. Ale myślałem, że ten mat będzie taki bardzo matowy, a to jest taki półmat. I naklejki tego wygląda. Się będą trzymały dobrze. Mocno. Jak chcecie to obkleić w logo i tego dzika. Mocno ogólnie. Zajebiste jest. Kurwa, no jest potencjał. No już zmęczono. Ale jakby było w ogóle, jakby go mieć, jak 300 wziąłeś na martwy, też ciekawe. No co? Ale to w paskach. A ty próbowałaś 50 podnieść? Tak, nie mogę. 50? No brakuje mi właśnie w obwodzie łapy, mam wrażenie. Ty masz chyba silny kwit przez ten Ninja Warrior. Tak, ale wiesz, na szerokości... No, obkręca. No, cały czas mi się obkręca. No. Ale będę rzeźbić, to wejdzie. A to kiedy chcecie z tym jechać ten A to jest nagrać? Małe? Pod pałac kiedy chcecie tym ruszyć? Najpierw pogoda. O, to jakie fajne mamy. Dziś było ciepło, fajnie. No, bo to tylko była kwestia, że chcieliśmy przemieć. Mamy, no to teraz można planować. Można, kto dłużej utrzyma. Jakbym miał więcej czasu, to bym też wygrawerował dzika, jak na młocie. Właśnie nie wiem jak tylko. A ty wiesz, w lewo jak na fruk, właśnie no. Ty? Wejdziesz to na bica? No. Nie wezmiesz, co? Nie wezmę.
To jest 5 dych? Tak. No, 50. No. Ja pierdolę. Faza. Faktycznie. No kurwa, na 500 tego tak nie weźmiesz. No to masz 2 dychy. Nie ma opcji. No, to... szerokie jest to trzymanie. No. To się weźmie na bicę, wiadomo. No i ten oryginalny nie do podniesienia ma taki ten uchwyt. A my poszerzyliśmy jeszcze bardziej. Nie, oryginalny ma ten. Nie, 55 ma. 55? Tak, zobaczyliśmy. Co ja ci powiedziałem, że miał grubszy niż ten. I zrobiliśmy i cięższy, i grubszy. Bo tam miał 76 kg, 55 średnicę. On może być jako najcięższy też na świecie, bo ten najcięższy ma 78 przeczyn na kilogramy. A on waży 80,5 jakoś. To jest to... To czyli bez bejta. Bez bejta jest, że mamy najcięższy hantel. Kurwa. Nie, kurwa. A jakbyś wziął tak na siebie, czy przy tej wadze, kurwa, schudłem to... Jeszcze schudłem. No schudłem to też, nie ma tej mocy tak. Ale ty na palce, co są te urządzenia, to tu końcówki silne. Ale nadgar słaby. To już jest różnica. No. Coś w kur... Cieszę, nie ma co odmówić, nie mogę. Faza, fajnie. Fajnie, że coś takiego jest. Dobra, powiedz jaki jest plan, Daniel. Jest tak, ja powiedziałem, że makro batona jest taki jaki jest. Oni mówili, że będzie wyższy fat, że może być wyższy fat, bo nie, jest taki dobry. Nie, że może, że on na pewno ma więcej fatu. Robcie tutaj już takie absurdalne ilości. No jaki jest plan? No plan jest taki, że dostaliśmy dzisiaj badania z... przebadali baton, taka bardzo dobra firma pod względem składu i wszystko jest książkowo. Trzeba trochę chłopakom ciśnienie podnieść, akurat ich jeszcze nie ma, więc potem zajrzę do nich, jak już się zgromadzą i troszkę zrobimy pranie. Czy jest 6,9 fatu na baton? 5,9. 5,9. Wszystko się zgadza. Daniel wchodzi do pokoju i mówi, że przyszły te badania. I powie tą liczbę, którą Rob stawiał. Do końca na chwilę. Ogólnie jest jeszcze temat do omówienia w kwestii batonów, bo przyszły wyniki. Chujowe, wiedziałem. Wyszło, zrobili próbę na 16 batonach i wyszło w każdym, że fatu na baton nie jest 5,9 jak mamy na opakowaniu, tylko prawie 12. Czyli prawie 24 jest na 100. A no nie mogę błędnie. Ale to gdzieś kamery, kurwa. No daj, czemu nie dajesz mu? No obcaj. Ale moim zdaniem benzanima coś się właśnie jest jeszcze stosować. Tylko do drugiej firmy dodać. Co? Jest nagrywane. Kurwa nie będę jak batonów! Nawet na sekundę, kurwa, mnie nie przekonałeś, będę. Kurwa. Ale patrz tu, kurwa. Ja wiedziałem, że... A wiecie czemu to było? A wiecie czemu to było? No. Bo ktoś tutaj powiedział, że będzie tego fatu tyle ile miało być. To ja. I z... Nie. I z kogoś była beka. Z tej osoby była beka. Ja wiem, że 10 będzie albo... Że 10 chyba mówiłem, nie? Tak serio. Ja się obawiałem, że może być więcej, bo jest taki smaczy. Ogólnie jeszcze dzisiaj wam pisałem, że jest zajebiście smaczy. Jego smak się poprawił. Jak jakiś tam składnik poprodukcyjny się tam, powiedzmy, nazwijmy utlenił czy coś. Ty, kurwa, jeszcze lepiej smakują po miesiącu produkcji. Nie tak zajebisty jest, że naprawdę. Ale no jest pewnie coś takiego. Wyszło książkowo, że jest zajebiście. Nawet to ja mówiłem, że dokładnie tyle. Ale jak ty powiedziałeś, że ile na baton jest fatu? 12. A nie, to ja bym na przykład też... Powiedziałem, że z innej firmy trzeba wziąć badania, bo też 12 raczej bym nie uwierzył, że jest 12, bo to czuć jednak w produkcie. Ja kurwa, ale rozciągnięć. Ale się wkręciłem, co nie? Na początku w chuj. My, ja wam powiem, bo ja... Zmarszczyłem się serio. A teraz kurwa, słuchajcie. Ja będę jadł. Wiecie, kiedy... by cię podlało, jakby to miało 12. Wiecie, kiedy były te badania? Te badania już były w piątek. Ja gadałem z nimi o tym, że robimy tą akcję z wami, to tak, po pierwsze ty mówiłeś, że będzie fatu więcej, że no. Taki jest smaczny, no, że będzie więcej tego fatu. Jest 11, to się
No to nie dziwię się, ale chciałem to nagrać, żeby tak jakby po prostu pokazać, że ja uważałem, że będzie zbliżony ten fakt. No od 5 do 6 jest fatu na baton. To kalkulator. Panowie, od 5 do 6 na baton, bo jest odchylenie standardowe 1. No. Czyli jest mniej niż deklarujemy. Dużo jem i no i że forma mi się poprawi i tak dalej, no kurwa to jest niemożliwe, no. Ale łyknąłem w chuj, mówię, co będzie teraz, to, nie? No kurwa chuja, no nie będziemy jeść kopalni far, na pewno. Ja u mnie jak mówię, tak, te batony, no, kurwa, czujesz winder, kamera leży jednak. Co pierdolę, batona do wafli, z taką nadzieją szukają kamery, kurwa, stary youtuber, oby była kamera gdzieś, bo będzie śpiewany.